Radio Kraków. Radio Kraków. Szanowni Państwo, wyruszamy w kierunku radiostrady, a dzisiaj, no powiedzmy sobie jasno, turbo-radiostrada. Marcin Koczyba, Marek Handwerker, Witajem. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Tak, o turbinach dzisiaj porozmawiamy, bo kiedyś już zmierzyliśmy się tak. z tą sprawą. ale tak, jakoś szybko się Ale, ale tak jakoś bardzo wstępnie I, tak. i, i obiecaliśmy, że do tego wrócimy, to chyba dobry moment, żeby wrócić. Wracamy. No jakoś tak ostatnio miałem okazję wymienić trzy turbiny w samochodach. Mhm. Znaczy nie w moim samochodzie, tylko u klientów efekt jest taki, że ostatnio coraz więcej tych turbin wymaga naprawy. Skąd się to bierze? Przede wszystkim bierze się to z tego, że coraz więcej silników posiada turbiny. Jest taka tendencja do zwiększania mocy samochodów poprzez wkładanie do, do... A zwiększania pojemności. pojemności. Więc żeby te niedoskonałości uzupełnić, daje się turbinę, nawet dwie. Dwie. Biturbo, cuda, wianki. E, zwłaszcza w samochodach dieslowskich. To, to, jest, to jest nagminne wkładanie mhm. turbin ale jest, do tych benzyniaczków już też za 800 tak. li, litrowej silniczki, no to żeby to jakoś jechało, to trzeba go no tak. uturbić, jak to się brzydko no, Przede wszystkim mówi. po co się to wkłada? Mhm. Wkłada się to po to, żeby zwiększyć ilość dostarczanego powietrza do komory spalania. W ten czas samochód nabiera mocy, do tego komputer steruje dostawą paliwa, no te samochody zwiększają swoją moc, część tych klientów od razu jedzie Zwiększyć sobie, zmienić sobie mapę w komputerze, żeby to po, dodać sobie jeszcze te 10-20 koni. Mhm. Efekt jest taki, że te silniki tak. i te turbiny nie wszystkie to wytrzymują. Mhm. Przede wszystkim, turbinę, musimy pamiętać o jednym. Turbina jest smarowana olejem silnikowym, a więc musimy dbać przede wszystkim, nas o częstą wymianę oleju. O, te, te long life'y w samochodach, ja tego nie stosuję. Ja w swoim samochodzie posiadam turbinę i wymieniam syntetyczny olej co 10 tysięcy kilometrów i nie mam mhm. problemów z turbiną. Eee, druga sprawa. Turbina zasysa powietrze i to powietrze powinno być czyste. Jeżeli dostanie się do powietrza jakiś odrobiny kurzu, odrobiny nie daj Boże piasku, to Turbina ulega mechanicznemu uszkodzeniu. Te łopatki po prostu się rozlatują, bo to jest turbina. Turbina się kręci... Wiatraczek do, taki. Taki wiatraczek, który się kręci do 300 tysięcy obrotów na minutę. Proszę no, państwa, to jest olbrzymia prędkość. Mm. Więc jeżeli... Nie, ostatnio właśnie miałem taki, taki przykład, że wyciąga się filtr powietrza, który był, nie wiem, wymieniany, kiedy był wymieniany, bo to przepuszcza ten, a w y, obudowie filtra powietrza pełno brudu, pełno piasku i to wszystko turbina zasysa. Mhm. W związku z tym pamiętajmy, wymieniamy olej mhm. i dbamy o to, żeby często wymieniać filtr powietrza, żeby był e, czyściutki, żeby mhm. to powietrze tam, które idzie do turbiny było czyste. E, bardzo ważną rzeczą, często się widziałem, że po takiej jeździe na autostradzie, kiedy się samochody gonią prawie na tej mhm. autostradzie, wjeżdżają na stację benzynową, podjeżdżają pod dystrybutor i wyłączają silnik. Mhm. Następna wada. To tak nie wolno robić. Jeżeli naprawdę pogonimy ten samochód, stańmy na 2-3 minuty. Niech ta turbina powoli ostygnie. Jak Państwo by mieli okazję kiedykolwiek pogonić taki samochód, otworzyć maskę, to zobaczą, że turbina jest prawie czerwona. Można ją rozgrzać do czerwoności. Widać całą kompozycję odlewu tego tej turbiny. W związku z tym nie wyłączamy nagle silnika. Ona musi sama ostygnąć. Aha. To jest druga, to jest następna taka przyczyna do tego, żeby uważać na turbinę. Ale to nie znaczy, że każdorazowo po powrocie do domu z dwukilometrowej trasy musimy... 3 nie, nie. Minutę... Ja mówię w ten czas, jak, go, jak tak, tak, pogonimy. Z, no, znam ja... też takie przypadki, że niektórzy kierowcy tak robią, ledwo co przejechali kawałek, a już studzą. Nie? Jeszcze się nie zdążyła rozgrzać, a, ale już jest chłodzona. Więc e, turbiny... Przez to, że one tak, y, pracują w takich obrotach, y, one to smarowanie musi być y, na bieżąco. Y, te nie, nie możemy jechać na starym oleju, jak wymieniamy mm -hmm. turbinę, to to najczęściej od razu wymieniamy olej, bo to musi być na świeżym oleju taka turbina. Najczęściej turbiny się regeneruje, no bo wiadomo, że tam ta obudowa nie ulega uszkodzeniom, chyba że jest jakaś taka naprawdę uszkodzona, już, już się rozleciała. Generalnie wymienia się tylko ten wirnik, łopatki i taka regeneracja jest o wiele tańsza od tego... Jakie, jakie to są mniej więcej koszty? To w zależności od jakości. Ja współpracuję z jedną firmą od 15 lat i nie miałem jeszcze żadnej reklamacji, jeżeli chodzi o turbinę. Mam zaufanie do tej firmy. Są różne firmy. Są różne komponenty, które wkładają do środka. No niestety niektóre są lepsze, niektóre są słabsze. Jeżeli coś jest bardzo tanie, to ja się tego boję, bo to nie wiadomo, co jest. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jak poznać, że turbina Eee, przestaje działać właściwie. Samochód traci moc. Eee, z rury wydechowej wydostają się ten olej, który ona pompuje eee, z, 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 z silnika, z, z, idzie w rurę wydechową, idzie w wydech. Samochód kopci. Samochód traci moc. Podobnie, podobna sytuacja podobny, podobnie wygląda pewnie jak yy, uszkodzona uszczelka pod głowicą. No, tak? Podobnie to wygląda. <coughs> E, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli, jeżeli Państwo są u mechanika, jeżeli Państwo zobaczą, że jest jakiś wyciek oleju z układu dolotowego, to w ten czas zobaczyć do interkulera, jeżeli jest tam dużo oleju, to znaczy, że turbina zaczyna e, kończyć się powoli. Jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli Państwu kiedykolwiek zdarzy się tak, że sam, samochód dostanie samozapłon, to w ten czas nic nie pomoże zgaszenie dopływu paliwa, bo on napędza się, turbina, zapędza się silnik, ciągnąc olej z silnika poprzez turbiny. Mhm. W ten czas wbić bieg i próbować w ten sposób zgasić Zmusić silnik. Po Absolutnie nie próbować wystartować na uszkodzonej turbinie, bo nie, jesteśmy, nie będziemy w stanie zatrzymać tej turbiny. Skończy się to kompletną dewastacją silnika. Mhm. To jest bardzo ważna rzecz. Uważajmy na te turbiny, bo one Zdarzyły się już takie wypadki, że, to, że sam, poprzez to, że nie, nie, nie złapaliśmy tego momentu do wymiany turbiny silnik uległ kompletnemu rozpadowi, kompletnej, nie nadawał się potem w ogóle do użytku. On się napędza w sposób, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. No a co w takiej sytuacji, bo to się okazuje, że rzeczywiście jest y, słaby punkt y, tych nowoczesnych silników. Jeśli są dwie turbiny, to są dwa słabe punkty. Jeżeli regularnie zmieniamy olej, jeżeli mm -hmm. regularnie dbamy o tą turbinę i ją kontrolujemy, to nie powinno być żadnego problemu. Mm -hmm. jest, wiadomo, że jedne jeżdżą 200 tysięcy, drugie 250 tysięcy, czasami 300 tysięcy. Jeżeli coś się zaczyna dać niepokojącego i ten, i ten olej zaczyna się ubywać w, w silniku i dostawać się do interkulera, to, to niestety mus będziemy musieli tą turbinę wymienić. Bardzo ważną rzeczą jest też to, żeby potem cały układ, nawet wydechowy, o, usunąć z niego ten olej, który się tam będzie ostatnio. Też miałem taki przypadek, że, że, że cały prawie olej znalazł się w układzie wydechowym. Musiałem wylać całe olej, bo inaczej to, to, to w ogóle ten samochód by dymił przez następny tydzień mhm. albo dwa. Czasami widać jeżący taki dymiący samochód. Uważajmy na te turbiny, bo to jest fajna rzecz, bo to napędza samochód, ale jest bardzo delikatną częścią w samochodzie. Yy, tak, jeszcze jakbyś parę słów o tych cenach powiedział. Nowa turbina ile kosztuje mniej więcej? No, bo, grubo. Około 3000, yy -y. tysiąca. A no, 1000 złotych, 1500. I to jest duża oszczędność. Duża, duża oszczędność mhm. I są firmy, które naprawdę robią to z gwarancją, mhm. porządnie. A powiedz, jak to jest właśnie z tą gwarancją? Bo na nową turbinę mamy gwarancję, ile rok, czy więcej? To zależy, ile producent daje. No, no, ale tak podstawowy jest rok, mhm. dwa. Mhm. To też wszystko zależy, ile kilometrów w tym czasie przejdziemy. Bo jeden przejdzie no, tak, 10 tak. tysięcy, drugi 300 tysięcy. Jeżeli ktoś cały czas jeździ, to wiadomo, że to, że to mhm. jest inna gwarancja. Natomiast. Są producenci, producenci, ci, co regenerują, to już dają gwarancje na swoje wyroby. I ja powiem szczerze, że wymieniłem już w życiu, nie wiem, no, od 15 lat. Paręset tych, tych turbin, i jeszcze nie miałem żadnej reklamacji. Mm -hmm. Także, jak jest dobry y, zakład, który regeneruje turbiny, to można na nich polegać. Najlepiej się dowiedzieć. Z tego, mechanicy mają już swoje y, te warsztaty, z którymi współpracują. Natomiast indywidualne gdzieś ogłoszenia przez internet albo ktoś gdzieś. Y, znałem taki przypadek, że jeden y, z takich mieszkańców Krakowa zbierał takie turbiny do regeneracji, potem zawoził gdzieś tam y, nie wiadomo gdzie, y, przywoził. Roził je, rozdawał, yy, niby to było tanio, a turbiny za chwilę się znowu rozlatywały. A no właśnie. Yy, czyli jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem na koniec podsumowując, żebyśmy podzieli, nie podkręcamy tych silników, tak? Bo te turbiny, no. no wszystko jest coś za coś. No, mhm. chcemy, oczywiście, będziemy mieć szybsze auto, będzie miało lepsze przyspieszenie, no ale coś jest zawsze za coś. Więc i paliwa będzie więcej, i żywotność silnika będzie inna. No i ta turbina, którą będziemy gonić cały czas, też będzie i miała krótszy żywot. Czyli też z drugiej strony, jeśli czytamy ogłoszenie i ktoś, kto sprzedaje auto, napisał w ogłoszeniu, że tu jest zwiększona moc, bo turbina jest podkręcona, to może po prostu starajmy się tego unikać. Inna sprawa, że nie wszyscy się tam chwalą. Pewnie. Na pewno tak. Mhm. Mareczku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Handwerker, Marcinko. Trzeba, dziękujemy.